Pierwszy komputer, jaki pojawił się w naszej szkole, to jest właśnie ten widoczny tutaj na stole. To był styczeń 1990 roku. Jak żeśmy go wykorzystywali do obliczeń? No, trzeba go uruchomić. Trochę to trwało. Komputer zgłaszał się takim środowiskiem, które opuszczaliśmy. I po wejściu do znanego nam Norton Commandera mogliśmy za pomocą Turbo Pascala napisać program do obliczeń wytrzymałościowych. No więc spróbujemy się z tym tematem zmierzyć. Tak wygląda gotowy program napisany w Turbo Pascalu, w środowisku Turbo Pascal. Uruchamiamy go. Program w trybie konwersacyjnym prosi nas o podanie średnicy pręta stalowego w milimetrach. Prosi o podanie siły rozciągającej w newtonach. Wyświetla wyniki. Tutaj jeszcze na dodatek były wprowadzone takie informacje. Przeliczenie po drodze pręta pola przekroju na milimetry kwadratowe i metry kwadratowe z uwagi na to, że uczniowie przez wszystkie te lata mają wielki problem zamiany metrów kwadratowych na milimetry kwadratowe i odwrotnie. Oczywiście ten program mógł działać jako program niezależny z rozszerzeniem EXE. Wystarczyło tylko wydać polecenie do jego wykonania spoza środowiska Turbo Pascal. Program rozpoczynał swoje działanie. W połowie lat 90. pojawiły się w pracowni nowe komputery, nieco już bardziej doskonałej klasy. Uruchamiały się one już nieco szybciej. No i tutaj można było wykorzystać program typu arkusz kalkulacyjny. Przygotowany plik z szablonem obliczeniowym. Jak widać, sprawa banalnie prosta. Jedyna rzecz polegała na tym, że trzeba było sobie tutaj zdefiniować stosowne formuły. I podobnie, kiedy wprowadzamy wartości do obliczeń, błyskawicznie mamy podane wyniki. Uczniowie w ramach przedmiotu elementy informatyki, wówczas to się tak nazywało, definiowali sobie arkusz kalkulacyjny, który następnie wykorzystywano na zajęciach. Można było bardzo szybko tutaj zauważyć zależności polegające na tym, że wraz ze wzrostem powierzchni przekroju pręta, przekroju poprzecznego, maleją naprężenia.
No i współczesność. Mamy w tej chwili do dyspozycji arkusz kalkulacyjny. Wczytujemy najnowszy nasz szablon, który będzie również obiektem naszego zainteresowania na tych zajęciach. No jak widać, jest tutaj już dużo więcej. Są zdefiniowane, pokazane wzory, z jakich korzystamy. Szablon jest tutaj zbudowany w ten sposób, że wprowadzanie danych nie stanowi większych problemów. Dodatkowo mamy warianty kształtów przekroju, żeby sobie opracować różne schematy. W przypadku okrągłego przekroju, kwadratowego i prostokątnego.